Czy przedsiębiorcy są zadowoleni z pomocy samorządu? Wypatrujcie świateł na niebie, czyli Light the Sky w Radomiu. Już niedługo powróci ruch na ulicy Młodzianowskiej. Jeszcze niedawno niewielu przedsiębiorców zdawało sobie sprawę, z jak dużym zagrożeniem może mierzyć się gospodarka w 2020 roku. Od kilku tygodni na rynku trwa prawdziwa walka o przetrwanie. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej postanowiła przeprowadzić ankietę i zapytać, jak lokalni przedsiębiorcy radzą sobie z kryzysem. Między 4 a 8 maja planujemy przeprowadzenie ankiet dla przedsiębiorców. To będą dwa rodzaje ankiet. Jedna ankieta w formie telefonicznej, ona zostanie przeprowadzona wśród członków Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Druga forma ankiety będzie miała formę ankiety anonimowej i zostanie przeprowadzona za pośrednictwem naszego profilu facebookowego. Celem ankiety jest źródłowa analiza jakości pomocy oferowanej przedsiębiorcom zarówno przez rząd, jak i samorządy. Wyniki tych dwóch ankiet zostaną przez nas opublikowane w drugim tygodniu maja, więc to też będzie taki rodzaj ciekawego źródła informacji, czy rzeczywiście pakiety przygotowane dla przedsiębiorców są oceniane przez nich dobrze, średnio, czy może po prostu należy je jeszcze udoskonalić i poprawić. Wyniki ankiety mogą wyznaczyć kierunek kolejnych rozmów między miastem a przedstawicielami radomskiego biznesu. Przedsiębiorcy też sami zgłaszają pewne propozycje. Zwróćmy uwagę, że region radomski jest bardzo zróżnicowany pod względem prowadzenia działalności gospodarczej. Myślę, że te przedsiębiorstwa, czy z branży gastronomicznej, czy z usługowej, będą miały naprawdę zupełnie inne oczekiwania niż firmy z branży produkcyjnej, tak? I też liczymy na to, że ta ankieta pomoże nam, da nam pewien sygnał do tego, w którym kierunku powinniśmy iść wspólnie, my jako przedstawiciele przedsiębiorców, ale też jako samorząd. Obydwie ankiety zostaną przeprowadzone w okresie od 4 do 8 maja bieżącego roku. Zakaz organizacji imprez masowych nie musi oznaczać zupełnego braku ciekawych wydarzeń. Tym bardziej, jeśli mają one wyjątkowe przesłanie. Już dziś nad Radomiem i wieloma innymi miastami w Polsce niebo rozświetli się kolorami, a my będziemy mogli podziwiać to wydarzenie z dowolnego miejsca. Akcja nosi nazwę Light the Sky. Akcja doziła początek kraju Beneluxu. Zasadniczo zapoczątkowana została przez firmy zajmujące się techniką odpadową na zachodzie Europy i była pewnym manifestem, oczywiście związanym z wsparciem duchowym, nazwijmy to, prawda, dla medyków, dla całej służby zdrowia belgijskiej, holenderskiej. Tam właśnie zapoczątkowana została akcja. Tym razem światła zabłysną dla polskich medyków. Lokalny charakter akcji podkreślą narodowe kolory iluminacji. Ponieważ aktualnie zbliżają się święta państwowe, to jakby przekonwertowaliśmy ze względu na kolory. Będziemy świecić tylko w kolorach biało-czerwonych. Akcja będzie miała swój oddźwięk praktycznie w każdym większym i również mniejszym mieście Polski. Organizatorzy tutaj ściągnęli jakby do pomocy i do współpracy bardzo wiele firm zajmujących się techniką odpadową, które de facto też teraz są bezrobotne. Mimo iż imprezy masowe zostały odwołane, technicy estradowi będą chcieli widowiskowo zaznaczyć swoją obecność. Rozświetlimy niego u nas akurat przed Urzędem Miejskim. Najpierw zaświecimy na fasadę budynku od frontu, czyli od ulicy Żeromskiego, od placu Koradzkiego na biało-czerwono, a później będziemy rozświetlać niebo, czyli tak zwane light show organizować naszymi urządzeniami oświetleniowymi w kierunku nieba nad Radomiem. Początek akcji już dziś o 21.30 na placu Koradzkiego w Radomiu. Chętnym do podziwiania tego wydarzenia z bliska przypominamy o obowiązku zasłaniania twarzy i przestrzegania bezpiecznej odległości między osobami w przestrzeni publicznej. W związku z zakończeniem prac wodociągowych od środy 6 maja znowu będzie otwarty dla ruchu kołowego fragment ulicy Młodzianowskiej między Czarną a Gazową. Dla autobusów linii 6 zostanie przywrócona stała trasa przebiegająca w obu kierunkach Aleją Grzecznarowskiego w stronę Milejowic z zawracaniem na rondzie Dmowskiego. Równocześnie autobusy tej linii przestaną kursować ulicą Jana Pawła II i odcinkiem Młodzianowskiej od Jana Pawła II do Wiejskiej przy Kościele. Skorygowany będzie również rozkład jazdy linii 6. Uwaga na pomyłki. Jeśli po zmianie rozkładu jazdy na komputerze użytkownika nadal wyświetlany jest stary rozkład jazdy danej linii, oznacza to, że jest on pobierany z dysku komputera, a nie bezpośrednio z internetu. Należy wówczas odświeżyć stronę i zmienić ustawienia przeglądarki, aby w przyszłości pobierała aktualny rozkład przy każdej wizycie na stronie.
Leclerc. Erytrytol 250 gramów 8,99. Płatki owsiane 300 gramów 3,99. Krem orzechowy 1 kg 14,99. Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. W sobotę duże zachmurzenie i przelotne opady. Dodatkowo nieprzyjemny wiatr, który w porywach powieje z prędkością nawet do 40 km na godzinę. Będzie ciepło na termometrach 18 stopni. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. Biometr będzie niekorzystny. Niedziela znacznie chłodniejsza. Termometry pokażą jedynie 12 kresek na plusie. Wiatr jeszcze przyspieszy w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie będzie rosło w południe 1010 hektopaskali. Biometr pozostanie niekorzystny. W poniedziałek nadal pochmurno, ale i cieplej. Na termometrach do 16 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu. Ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Biometr nadal niekorzystny.